Chłopaki, straszycie gołębie! Są zachwyceni. Aż tak źle? Gdyby wiedzieli, jak chętnie dzielę się z tobą informacjami, cena Rikers byłaby najmniejszym z moich problemów. Nie chcę cię narażać. Jeśli łatwiej będzie zerwać kontakty... Daj spokój. Miasto bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje naszej współpracy. Walić Sable. Róbmy swoje. Za to cię lubię. Nic cię nie rusza. Żebyś wiedział. Do wszystkich, nasi wdali się w strzelaninę z demonami. Udać się do Park City. Przepadam za Sable International, ale w walce z demonami nie jesteśmy. Pewnie czujecie się osaczeni! Następnym razem darujcie sobie bomby! Dajcie się! Dobrze, że byłem w pobliżu. Demony rozniosłyby tych agentów Sable. Następnym razem się nie mieszaj. Wybaczcie, mam tak, że jak widzę problem, to muszę interweniować. Wszystkie jednostki, trwa pościg za podejrzanymi pojazdami. Miejsce zdarzenia to Soho. Oddech diabła zniknął. Powinienem ostrzec MJ. Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Co ty kombinujesz, MJ? Standish mówił, że demony węszą za czymś na Grand Central, ale czego można szukać w takim miejscu? Powinnam chyba zadzwonić do Petera i powiedzieć mu, co robię. Chociaż nie. Na pewno kazałby mi wrócić do domu i siedzieć przy laptopie. Rozejrzę się tutaj i dam mu znać, jak coś znajdę. Bilety można kupić na dowolnym stanowisku samoobsługowym na terenie całego terminalu. Wszędzie pełno ekranów Oscorp. Jak na jakiejś firmowej prezentacji. Nieważne, czy mowa o skaleczeniu, czy ranie podstrzałowej, opatentowana nanotechnologia Oscorp jest w stanie tysiąckrotnie zwiększyć prędkość degeneracji swojego ciała. Oscorp oszczędza wydatki, ratując życie. Inteligentnych pocisków Oscorp wyposażonych w opatentowane czujniki zmniejszyła liczbę przypadkowych ofiar na polu bitwy o ponad 94%. Dział rozwoju i badań Oscorp ciężko pracuje nad nowym rodzajem baterii ładowanych falami dźwiękowymi. Już za kilka miesięcy będzie można kupić telefony, których nigdy nie trzeba będzie podłączać do prądu. Super. Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji, poinformuj o tym najbliższego pracownika Oscorp. Jedynego na świecie algorytmu czytującego, którego nie da się złamać. Podobno Osborn ściągnął pomoc z zewnątrz. Zapłaci z własnej kieszeni. Takiego przywódcy nam potrzeba. Gdyby Wilson Fisk był na wolności, zrobiłby porządek z tymi zamachowcami. Raz na zawsze. Spędź miło czas i odpocznij w naszej odnowionej kawiarni. Odnajdziesz ją na górnym poziomie pewnego terminala. Jako med zapewnia natychmiastową asystę medyczną w najbardziej niebezpiecznych rejonach świata. Chcesz spróbować? No, jak wygląda? Super! Rewolucyjne biospomaczy fokus firmy Oscorp wzmacnia system nerwowy i pozwala ci na funkcjonowanie przez ponad 72 godziny od zażycia, bez efektów ubocznych. Oscorp daje ci najcenniejszy dar na świecie. Więcej czasu. Człowiek zaczyna się zastanawiać, czego nam nie... Nieźle. W związku z niedawnymi zmianami procedur bezpieczeństwa prosimy o niepozostawianie bagażu bez opieki. Jeszcze kilka lat temu kamuflaż optyczny był domeną filmów science fiction. Ale dzięki opatentowanej przez Oscorp technologii układów rezonansu magnetycznego, niewidzialność staje się faktem. Spróbuj sam i zobacz, jak Oscorp każdego dnia zmienia świat na lepsze. Niesamowite. Dystrybutor mikrobów Gaia uwalnia do atmosfery specjalnie zmodyfikowane mikroby, sprawiając tym samym, że rzeki i morza na Ziemi są czystsze niż w czasach prehistorycznych. Pan Lee. Będzie lepiej dla wszystkich, jeśli zachowacie spokój i zrobicie, co każe. Policja! Tutaj! Gabinet burmistrza. Poproszę z panem Osbornem. Kto mówi? Człowiek, którego szuka. Czego chcesz? Masz być na stacji Grand Central za pół godziny. Tylko ty. Albo poleje się więcej krwi. Już lecę! Jesteś ranna? Nie, nic mi nie jest. Pośpiesz się. Pędzę najszybciej jak się da! Co ty robisz na Grand Central? Później ci wyjaśnię. Słuchaj, Lee zamierza wypuścić oddech diabła. Uciekaj stamtąd! Nie zrobi tego, dopóki nie zjawi się tu Norman Osborn. Czekaj! Lee musiał to zaplanować! Chce zrzucić winę na Normana i zmusić go do wypuszczenia oddechu diabła. Całkiem sensowny plan. Na jego pokręcony sposób. Dobra, jestem. Wchodzę do hali dworca. Powinienem na coś uważać? Całą okolicę patrolują drony. Spodziewał się, że przyjdziesz. Spoko, jestem w systemie wentylacyjnym. Widzisz jakieś bezpieczne wyjście? Na południowym zachodzie. Już lecę. Jak podejdę bliżej, drony mnie zauważą. Widzisz tablet, na który patrzę? Obsługuje drony. Dasz radę go zwinąć? Tak. Jeśli ich czymś zajmiesz i nie dasz się zabić. Jestem gotów. Powiedz kiedy. Dobra. Jestem gotowa. Uwaga. Sekunda! Dobra. Idź. Pozwolę robić z siebie mięczaka. Czekaj! Uspokójmy się wszyscy. Jestem reporterką. Mam bezpośredni kontakt z burmistrzem. Mogę sprawić, że się tu zjawi, kiedy trzeba. Jak? Najpierw zostaw go. Idą, skacz przez balustradę. Schowaj się! Masz jeszcze ten tablet? Tak. Lepiej się sprężaj. Dobra, dam radę. Dawaj, dawaj. Jeszcze chwila. Udało się! Świetnie, a teraz się stąd zabierzemy. A co z oddechem diabła? Wrócę po niego. Nie, partnerstwo, pamiętasz? Pokłócimy się później. Jeśli im nie pomożemy, mogą zginąć. Ale ty też. Nie pozwolę na to. Nie. Sama się w to wpakowałam i sama z tego wyjdę. Jak to sama się w to wpakowałaś? Nie podoba mi się to. Za dużo ich. No to się ich pozbądźmy. Po cichu. Nadal są za blisko. i rozbić tę grupę. Postaram się ich rozdzielić. Załatw go. Już! MJ, wiedziałaś, że Lee tu będzie? Nie zupełnie. To znaczy? Czułam, że coś się wydarzy, ale nie coś takiego. Dlaczego nie powiedziałaś? Myślałem, że jesteśmy partnerami. Partnerzy sobie ufają, Peter. O czym ty mówisz? Ufam ci. Tak, kiedy siedzę sobie w domu z laptopem. Daj spokój. Możemy wrócić do ratowania miasta? Bierz go. Załatw go. Już. Bierz go. Załatw go. Na ten dziennikarz jest nali. On żyje tutaj, w tym miejscu. Możemy szybko go złapać. Muszę go wyminąć. Jestem gotów. 无人机还戒备着吗？控制机在手上，不过我们也。如果他逃掉了。 Włączyć timer. Teraz masz szansę. Odciągnij ich. Ja zajmę się oddechem diabła. Wiesz, co robisz? Nie, ale nigdy wcześniej mnie to nie zatrzymało. Dobra, co widzisz? Widzę 4 kable. Dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej. Odłącz kable od baterii. Dobra. Pierwszy wyciągnięty. Teraz drugi. Co? Na liczniku jest nagle 30 sekund. Bomba wykryła przerwanie obwodu. Co dalej? Wiatrak? Tak, i ostatni, ale musisz się poświęcić. Dobrze, to teraz czerwony. Udało się! Udało ci się! Wow. Tak. Teraz wydostańmy stąd ludzi. Przyda mi się pajęcza pomoc. Gotów? Dobra, utoruję drogę. Spróbuj to zrobić cicho. Zrobi się. Baby. Muszę uważać, bo zakładnicy ucierpią. Dlaczego Lee chce tak terroryzować Nowy Jork? Fisk nigdy nie wziąłby zakładników. Miał rację. Zaczynam za nim tęsknić. Muszę załatwić jeszcze paru. Wtedy będziecie mogli wyjść. Szybko. Dobra, MJ, pora ruszać. Przyjęłam. Chodźcie za mną! Jego mężczyzna! Nasza Życiusia! MJ, jesteście na zewnątrz? Tak! Wszyscy bezpieczni! Dobra robota. Hej, Pete. Tak? Musimy pogadać, kiedy będzie po wszystkim. No, zgadzam się! Ale najpierw znajdźmy Lee i skopmy mu tyłek. Współczuję każdemu, kto nadepnie MJ na odcisk. Ciekawe, czy ja też to zrobiłem. Uwaga, ciekawostka! Wiecie, że Grand Central ma największą piwnicę w Nowym Jorku? Nieźle, co? Można by tam wcisnąć pół mostu bruklińskiego. Ha! Zgadza się! Dziś już takich nie robią! Klasyczna nowojorska zaradność. Dobra, mógłbym tak gadać cały dzień, ale muszę powstrzymać waszego stukniętego szefa, zanim zniszczy całe miasto. Pora kończyć! Lee planuje uciec pociągiem. Nie mogę mu tak pozwolić. Wejście na peron jest otwarte. Tam pewnie jest Lee. Pociąg rusza. Lee ucieka. Nareszcie. Sorry za obsuwę. Ten typ tak ma. Dlaczego to w ogóle robisz? Spłacam pewien startłok. Na razie lepiej trzymać dystans. Muszę działać, zanim odzyska siły. Chyba zaczyna się męczyć. Teraz albo nigdy. Jesteś chory. Pozwól sobie pomóc. Nie zrobisz mi krzywdy. To już niemożliwe. ma hamulców? Żaden problem. Ostatnim razem zadziałało. Yuri, na 42 nadal trwają roboty? Tak, będzie zamknięta jeszcze przez miesiąc. A co? Następna stacja, więzienie. Zabrać to do laboratorium. Jedziemy! Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Hej, to ja. Daj znać, to pogadamy. SMS-y się nie liczą? Nie taki koniec! Powiedz nie. Ha! Okej. Jednak nie okej. Nad czym tu myśleć? O, tak myślisz? Udało ci się. Lee trafił do tratwy. Oddech diabła jest bezpieczny u Sable'u. Co ty na to? Jak się czuję? A dużo masz czasu? Niewiele. Twoje heroiczne wyczyny to dla mnie masa papierologii. Ale dobra robota. Dzięki, Yuri. Tego mi było trzeba. Przez te sprawy z Lee zaniedbałem moje miasto. Czas, żeby strażnik Spidey wrócił na posterunek.